starting. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na kolejnym na konferencji prasowej po meczu Grypsów z Wileta Wolin, zakończonym zwycięstwem gości 2-1. Są z nami trener gości Barbary Safanów i trener gospodarzy pan Krzysztof Milak. Prosimy o wypowiedź. Może na wstępie chciałbym podziękować tutaj całej społeczności piłkarskiej ze Słupska za tworzenie takiego anturażu stricte piłkarskiego, bo grać na tak ładnym, kameralnym stadionie w obecności tylu kibiców przy sztucznym oświetleniu to jest naprawdę nagroda sama w sobie dla nas, więc tutaj dziękujemy. Co do samego meczu, to może w takim brykowym streszczeniu. Pierwsza połowa, może inaczej, trzeba powiedzieć na etapy. Pierwsze 3 minuty, dwie genialne sytuacje zespołu Gryfa Słupsk. Później troszeczkę się to zmieniło, dochodziliśmy do swojej sytuacji. Wydaje mi się, że potrafiliśmy znaleźć sposób na Gryfa, który nas zaskoczył samym ustawieniem. Nie byliśmy na to przygotowani. Dość wnikliwie robimy analizę, ale to ta struktura, którą tworzyli w momencie działań ofensywnych, była dla nas zaskakująca. Gdzieś w oparciu o zasady gry staraliśmy się reagować na to i całkiem nieźle doglądały, byłem po pierwszej połowie zadowolony, już nie chodzi o sam wynik, a sposób gry. I tak powiem szczerze, że z dużym optymizmem podchodziłem do drugiej części spotkania, ale jak to życie potrafi być drastyczne i brutalne, tak bardzo szybko tracimy bramkę. Myślę, że potem mogło paść kolejnych 7, bo tak szybko licząc 7 bardzo dobrych sytuacji Gryfa, my jedna sytuacja w odpowiedzi na nią. No i 88 czy 9 minuta zmiennik Dimaje Fimienko zdobywa bramkę. Prawdopodobnie gdyby był na swojej nodze wiodące, jak go znam, to byśmy szukali piłki gdzieś przy najbliższej drodze. Na szczęście była to noga niewiodąca, więc ta piłka wkiełzła do siatki i dała nam jakże cenne 3 punkty. Dobrze, już ten wszystko praktycznie powiedział, bo w takim wyniku to ciężko jest zabrać w ogóle myśli. Ale no przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, że zespół z Wolina, pomimo tego, że zajmował ostatnie miejsce w tabeli, to zespół, który naprawdę bardzo dobrze gra w piłkę. No, od tego chciałbym zacząć. Myślę, że tutaj nie sugerowałbym się tabelą. Gratulacje ten, że bardzo dobra robota i to jest widać naprawdę bardzo mobilny zespół, który wytrzymuje trudy spotkania pomimo gdzieś tam problemów, z jakimi się boryka, naprawdę bardzo, bardzo trudny zespół do analizy również i naprawdę to ja wiem, że wszyscy kibice spodziewali się tutaj wysokiego wyniku dla Gryfa, chociaż w ostatnich meczach patrząc to nie było zachowane oko, ale Gnepok naprawdę bardzo dobry zespół, który bardzo dobrze gra w piłkę. Tak więc tutaj nie chciałbym nic tutaj zabierać moim chłopakom, bo zostawili zdrowie, walczyli. Ja w dwóch poprzednich meczach byłem na nich zły. Dzisiaj paradoks, pomimo tego, że przegraliśmy mecz, nie mam prawa być na nich zły. Walczyli, zrobili wszystko, co mogli w tym momencie. Zabrakło troszeczkę szczęścia. Bo tak jak tutaj trener powiedział, mieliśmy tych sytuacji bardzo dużo. Niestety piłka nie chciała wpaść do bramki. Ja dziękuję chłopakom za walkę i na pewno się nie poddamy i będziemy walczyli w następnym meczu o 3 punkty. Czy chcemy się zgodzić z taką analizą niefachową, że wyraźnie brakuje kogoś do środka pola, zawodnika ekstra, który zająłby się rozegraniem piłki? Znaczy, myślę, że tutaj chodzi też o to, że mamy bardzo dobrych zawodników, uważam, z tym, że drużyny też przeciwnie analizują naszą grę i widać jest, że gdzieś tutaj zamykają ten środek. Często spotykamy się z kryciem indywidualnym czasami na zawodniku i dają otwierać grę przez środkowych obrońców, dlatego troszeczkę nam jest trudniej, ale to tak jak powiedziałem, no tutaj wygrywa cały zespół i przegrywa cały zespół. Przegraliśmy jako drużyna i jako drużyna się podniesiemy. Trzeci mecz z rzędu przegrywacie, to jest ciężki też moment dla zespołu, żeby się zebrać, żeby jakoś tam troszeczkę wyczyścić głowę, chociaż tutaj rozmawialiśmy tuż po spotkaniu, trener Marek Safanów mówił, że jakieś lifehacki ma, bo przegrał 5 meczów z rzędu, ale po prostu z wielkiego, więc może warto patrzeć w przód, a nie w tej... Nie no tak, no przecież tutaj, tak jak powiedziałem, ta trzecia liga jest bardzo wyrównana i bardzo mocna już wiele razy i my się na pewno nie poddamy, przeanalizujemy mecz, wyciągniemy wnioski,
Dokładnie rok temu podobna sytuacja nas spotkała i zrobiliśmy awans do trzeciej ligi, tak więc nie z takiej opresji wychodziliśmy, na pewno się podniesiemy i mogę zagwarantować, że się nie poddamy i będziemy walczyli w każdym meczu, tak jak dzisiaj zresztą, jeszcze raz to podkreślę, chłopaki zostawili serce zdrowie na boisku i to było widać niestety, jak to jest w piłce nożnej, co los czasami da, później zabierze, patrz, jak Poznań. W końcówce strzelamy dwie bramki dzisiaj, w końcówce przegrywamy mecz.